Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed niedzielnym pojedynkiem Krakowi w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem. Jest z nami trener Pasów Jacek Zieliński. Dzień dobry, panie trenerze. Myślę, że zaczniemy od takiego raportu zdrowotnego, a potem przejdziemy do pytań. Jeśli chodzi o raport zdrowotny, no to wiadomo, Jugi do końca tej rundy jest już po zabiegu, no wszystko wygląda dobrze, no teraz rehabilitacja i do tego jest potrzebny czas. No przez wczoraj na treningu urazu doznał Filip Balaj, uraz stawu skokowego, no taki dość bym powiedział poważny, myślę, że czeka go miesięczna przerwa. A plus tam delikatne problemy Patryka Zauchy, ale to jest kwestia paru dni. No i wiadomo, że Tiago, który już trenuje z zespołem praktycznie normalnie, wchodzi jeszcze w takie ostrzejsze gierki, ale on już niedługo też będzie do dyspozycji. Dziękuję bardzo, trenerze. Przejdziemy do pytań. Czy są takowe? Stanisław Marec, teraz pasy. Panie trenerze, krótkie pytanie. Okienko transferowe się zakończyło. Jak pan je oceni dla Krakowi? To znaczy, ja powiem tak, myśmy w tym okienku transferowym nie przewidywali nie wiadomo jakich ruchów. Od początku mówiłem, że bardziej chodziło o ruchy jakościowe, no i takie dwa ruchy mamy, czyli i Efren Konopianka, i Virgil Gica. Uważam, to są naprawdę dobrzy piłkarze i to jest też jakość, o której mówiłem. Doszedł do tego Jabloński, wrócił po karencji. Myślę, że też jeszcze mu trzeba trochę czasu, ale to będzie też chłopak, na którym będzie się można oprzeć. No nie udało nam się ściągnąć, czy zrobić tego transferu, o którym od początku mówiliśmy, czyli tego napastnika. No były już takie przymiarki do jednego z zawodników, było to dość blisko, no ale w ostatniej chwili klub się z tego wycofał, więc klub w sensie Krakowia? Nie, klub w sensie klub tego zawodnika. I po prostu sprawa jest, powiedzmy, zawieszona, bo być może będzie temat od czerwca, ale na chwilę obecną mamy tą kadrę, która jest. Jacek Żukowski. Trenerze, Efren Konoplanka już jest po debiucie. Czy on teraz, no jak jego sytuacja ta osobista wygląda w tym momencie? Czy on już teraz może się skupić tylko na piłce, czy jeszcze jest tutaj, znaczy, myślami ja z rodziną? No to trudno było, żeby on się w 100% skupił teraz na piłce, skoro takie, mówię, tragedie się dzieją w jego kraju. Każdy z nas ma to w tyle głowy, a tym bardziej Efren. Natomiast no, myślę, że pocieszające w tej sytuacji to jest to, że ma już ze sobą rodzinę, czyli jego żona z dziećmi plus jego rodzice dotarli już do Krakowa. Są już z nim, więc jest spokojniejszy. Natomiast no, to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, słyszymy, więc myślę, że nigdy do końca nie będzie tak, że nie będziemy o tym myśleć. Cały czas gdzieś te myśli idą w tamtym kierunku, więc no, tak to wygląda. On ostatnio zagrał 45 minut. Pan mówił, że planował pan jego występ półgodzinny. No, sytuacja zmusiła do tego, żeby zagrał dłużej. Jak teraz wygląda plan na niego? Znaczy, no, Efren jest cały czas w treningu. Nadrabia, powiedzmy, stracony czas. No, czas bez takiego treningu, bym powiedział, z drużyną. Myślę, że no, zaczyna wyglądać coraz lepiej. Natomiast wiadomo, że ten taki jego debiut był trochę, no, jeśli chodzi o czas, naciągany, bo sytuacja zmusiła do tego, żeby ten wynik jednak zacząć gonić już od 46 minuty. To się sprawdziło, bo on praktycznie zaczął tą akcję, która zakończyła się rzutem rożnym, później z rzutu rożnego dośrodkował, z tego poszła bramka, ale no nie ma jeszcze takiego powera, żeby te 45 minut zagrać na równej, powiedzmy, takiej intensywności, więc dlatego tak to wyglądało, że w pewnym momencie zniknął nam z pola widzenia, no ale to z tym się akurat liczyłem, więc ja się cieszę, że jest zdrowy, że mam go do dyspozycji i myślę, że w każdym kolejnym meczu będzie tej drużynie dawał coraz więcej. Grzegorz Wojtowicz. Ja chciałem zapytać już tak o mecz zbliżający się z Górnikiem. Ten jak gdyby mecz z Termaliką pokazał, że no, no to, co was w tym meczu zabiło, to taki brak
rozwagi, odpowiedzialności przy wyprowadzaniu piłki, bo to były takie straty, to było jakby waszą domeną, takie pułapki pressingowe w meczu z Lechią czy z Lechem. Natomiast tu zadziałało w drugą stronę. Jak pan zamierza to wyeliminować? Wiadomo, no to są indywidualne błędy, ale jakoś systemowo też chyba można spróbować. I czy ten stoper nowy z Rumunii już jest do grania, czy jeszcze troszkę się musi wdrożyć w taktykę? Znaczy, no rzeczywiście, no, popełniliśmy dwa błędy, które nas bardzo drogo kosztowały, ale zespoły analizują się nawzajem, więc nie jest to akurat nic dziwnego, że Termalika tak zareagowała, ale to były nasze, bym powiedział, dwa indywidualne błędy, których się musimy wystrzegać i których będziemy się chcieli wystrzegać. Oczywiście zanalizowaliśmy ten mecz dogłębnie, ta analiza była nawet dłuższa niż zwykle, więc pokazaliśmy... co robiliśmy nie tak jak trzeba, co sobie robiliśmy nie tak jak zakładaliśmy na odprawie przedmeczowej. Były też dobre fragmenty w tym meczu, no ale niestety wynik jest niekorzystny, więc ten mecz po prostu po tej analizie nie tyle trzeba, bym powiedział, odłożyć na półkę, co wyciągnąć z niego wnioski. Mam nadzieję, że te wnioski wyciągnęliśmy i w Zabrzu ten zespół będzie wyglądał inaczej. Natomiast co do Virgila Dzicy, myślę, że on cały czas jest w treningu. Grał praktycznie od dechy do dechy po 90 minut mecze w lidze rumuńskiej. W niedzielę przed przyjazdem do nas grał mecz, czyli wszedł praktycznie od wtorku w normalny mikrocykl z drużyną. Jest przygotowany, będzie w 20 meczowej. Będziemy decydować, czy ten debiut nastąpi już od razu, od początku, czy z jakimś opóźnieniem, ale jest gotowy do gry i widzę, że jest w dobrej dyspozycji. Pamiętam, że jest spora szansa, że czwarte miejsce będzie premiowane startem w europejskich pucharach. Jak pan ocenia szansę Krakowi na włączenie się w walkę o to miejsce? Znaczy szanse Krakowi w tym momencie akurat no, są jakie są. Mamy chyba 8 punktów straty do czwartego miejsca, więc ta sytuacja nie jest za ciekawa. Ja nigdy nie mówiłem o tym, że my będziemy atakować miejsca pucharowe, więc myślę, że nie ma co mi wkładać w usta takich deklaracji i takich zapewnień. Na chwilę obecną jesteśmy na 7 miejscu. Mówiliśmy, że chcemy gonić rzeczywiście ten czub, ten mecz z Termaliką no, trochę nas przyhamował, ale nasz cel się nie zmienia. Chcemy każdy kolejny mecz wygrywać. Iść w górę tabeli, do czego to wystarczy, trudno powiedzieć, ale chcemy w Zabrzu zmazać to złe wrażenie po meczu z Termaliką. Natomiast odnośnie startu w pucharach, czy tam miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach, na razie na ten temat nie ma zamiaru się wypowiadać. Trenerze, wspomniał pan tutaj o kontuzji Balaja, czyli to i tak no, pogarsza sytuację z napastnikami, która nie była dobra w Krakowie. Czy w związku z tym będą jakieś ruchy odnośnie, nie wiem, Rivaldinho czy też... No, Rivaldinho normalnie trenuje z nami, więc to nie jest tak, że... Tylko nie było go ostatnio w kadrze. No, nie złapał się ostatnio w kadrze, ale prawda jest taka, że przy grającym Pele i przy będącym w niezłej dyspozycji Filipie Balaju, no to byłby trzecim naszym wyborem w tym momencie. Ta sytuacja trochę się zmieniła teraz. Riva jest normalnie w treningu, jest brany pod uwagę, natomiast no, reszta należy do niego. A skoro o napastnikach, to Alvarez, jest szansa, że on dojdzie do pierwszej drużyny? Czy już raczej na razie ja się przyglądam w tych jego występach, monitorujemy też jego zaangażowanie na treningach drugiej drużyny. Na razie żadna decyzja nie zapadła, więc myślę, że na razie jest ciut za wcześnie na to. Chciałem jeszcze o Górnika zapytać, bo to drużyna, która no miała dość ciężki mecz w trakcie tygodnia z Lechem Pucharowy. Poprzednio oni też mieli taki mecz z Piastem i potem przegrali u siebie z Jagiellonią. Czy pana zdaniem może to być jakiś dla was atut mimo wszystko, bo oni szerokiej kadry bardzo nie mają? No i jak w ogóle pan postrzega tą drużynę? Bo miała chyba lepsze momenty w tym sezonie niż ostatnio. No tak, no ale Górnik to jest taki przykład właśnie klubu z naszej ekstraklasy, który jest permanentnie osłabiany. Jankowi Urbanowi cały czas się wyciąga kluczowych zawodników, a w to miejsce wchodzą kolejni młodzi, więc no trudno się też dziwić, że ta sytuacja jest taka, jaka jest. Natomiast myślę, że Górnik na ten skład, który ma i na te możliwości i tak wykręca bardzo dobry wynik. To jest naprawdę groźny przeciwnik. Nie doszukiwałbym się tu jakiejś tam, powiedzmy, taryfy ulgowej czy tego, że oni będą zmęczeni po meczu środowym. Trener Urban zrobił w przerwie 4 zmiany, czyli 8 zawodników grało tylko po pół meczu. Więc tego bym się akurat tutaj nie doszukiwał. Na pewno czeka nas ciężki mecz, bo tam w Zabrzu przy
przy tej, bym powiedział, zawsze dużej frekwencji i gorącym dopingu Górnik zawsze się wznosi na wysoki poziom, ale my też chcemy tam pojechać, zdecydowanie zagrać lepiej, konsekwentnie, odpowiedzialnie niż w meczu ostatnim z Termaliką, więc myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie. No jedziemy tam, żeby powalczyć o pełną pulę, czyli 3 punkty.